Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy sposób można poradzić sobie z długą dębową klejonką. Zapraszam do oglądania. Każdy z nas ma coś takiego, czego tak do końca nie lubi robić. Moją taką rzeczą jest długa dębowa, cienka klejonka. Zawsze miałem z tym problem. Albo gdzieś za bardzo przycisnąłem na strugarce i sam robiłem banan, albo deska była na tyle krzywa, że musiałem ją tyle razy strugać, że na końcu zamiast planowanej 20 mm klejonki wychodziła jakaś 15-16 mm. Szły odpady, cały czas jakieś ścinki, no i mi to nie wychodziło. I musiałem wymyśleć sposób, jak to zrobić, żeby usprawnić ten proces i teraz Wam pokażę mój patent. O tym, jak robić klejonkę grubą na 40 mm jest filmów w internecie cała masa. Pokrótce, co robimy? Najpierw rozcinamy tarcicę, bierzemy ją na strugarkę, strugamy, później kleimy. Jak już mamy sklejone, to wkładamy to w grubościówkę i jak wszystko dobrze zrobiliśmy, mamy równiutką, elegancką klejonkę. Ja Wam pokażę zupełnie inny sposób. Aby było można wykorzystać moją metodę, przede wszystkim musicie mieć materiał. Materiał oczywiście po suszarni, jeśli się da, żeby był w miarę prosty. Oczywiście nie ma desek idealnie równych, ale jeśli macie taką możliwość, wybierajcie deski w miarę proste i to już będzie naprawdę, no może nie połowa, ale tak 1/3 sukcesu. Jak już nabędziecie swoje deseczki, no niestety, ale proces zaczyna się tak samo jak w przypadku normalnej klejonki, czyli bierzecie swoją tarcicę i obrzynacie krawędzie, które nie będą wykorzystywane i w tym momencie to będę robił. Wszystkie deski 2,5-metrowe, które miałem, pociąłem na lamele o różnych szerokościach, tak około 5, 6, 7 cm. I w tym momencie wypadałoby, żebym zabrał się za struganie tego, ale ja tego nie będę robił. W tym momencie przezbroiłem moją wyrówniarką grubościówkę na grubościówkę. I pomijam proces strugania, od razu wszystkie te lamele wkładam w grubościówkę i będę je strugał z jednej i z drugiej strony. Struganie od góry i od dołu zajęło mi jakieś 15-20 minut, tyle co 3 piosenki raptem. Teraz można zabrać się za wyprowadzenie krawędzi bocznych. I oczywiście do tego celu służy strugarka, a tutaj już jest taka jedna lamela. Możecie zobaczyć, no, nie jest może jakoś idealnie, ale jest w miarę. Przez to, że od razu włożyłem dębinę do grubościówki, pozbyłem się napręży, które są w deskach i od góry i od dołu. I one, no wiadomo, niektóre dalej idą w banan, niektóre się same z siebie naprostowały, ale co ważne, wszystkie lamele długie na 2,5 metra, mam w tym momencie grupę na 23 mm, więc to już jest pierwszy sukces. I tak jak mówię, w tym momencie wypadałoby wziąć i przestrugać krawędzie boczne, tak żeby były one idealnie pod kątem prostym, ale oczywiście nie będę tego robił na strugarce, tylko wykorzystam do tego piłę. Założyłem tarczę, która ma bardzo dużo zębów. I ta tarcza oczywiście jest do cięcia w poprzek, a ja będę ciął wzdłuż. Pokażę Wam jak i po co. W momencie, kiedy rozcinałem deski na lamele, zawsze w tych deskach są też jakieś naprężenia, które powodują, że podczas rozcinania często te lamele albo się rozchodzą, albo się ściskają. I nawet jeśli tniemy prosto, wzdłuż linii prostej, ta lamela gdzieś później jest wykrzywiona. Po tym całym procesie wyrównania, strugania powinno się wyrównać właśnie tą krawędź boczną, ale jeśli macie długie deski, cienkie, a wyrówniarka wcale nie jest długa, bardzo często jest tak, że strugając
powielacie ten błąd. Jak można uniknąć tego problemu? Wykorzystując piłę. Niekoniecznie formatową. Jeśli macie mniejsze, nie ma problemu. Możecie też swoje mniejsze piły do tego wykorzystać. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Pamiętając, aby tarcza piły była idealnie pod kątem prostym w stosunku do płaszczyzny cięcia, ustawiam moją lamelę w ten sposób, aby tylko minimalnie wychodziła poza obrys tarczy. Widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. I tak samo z drugiej strony. Ustawiam ją tylko i wyłącznie tak minimalnie, żeby wystawała poza obrys stołu formatowego. Teraz w momencie, kiedy odpalę piłę i zacznę ciąć, poruszając się po stole formatowym, wyprowadzę sobie idealnie linię, która będzie dodatkowo pod kątem prostym w stosunku do szerszej płaszczyzny. I z premedytacją używam piły, która ma bardzo dużo zębów i która nadaje się do cięcia w poprzek, a nie wzdłuż. Z tego względu, że chcę uzyskać maksymalnie gładką krawędź o dobrej jakości, bez wyrwań z drugiej strony. I teraz tak, mam deskę, która jest tutaj prawie równiutka. Tutaj mam idealnie gładką krawędź i tak postępuję z wszystkimi krawędziami moich lameli. I jak to zrobię, pokażę Wam, jak wygląda proces samego klejenia, albo przynajmniej przygotowania do klejenia. A z tego wszystkiego to Wam w ogóle nie powiedziałem, co robię i po co. To znaczy, aczkolwiek po co, to się dowiecie dopiero za jakiś czas. Na razie Wam pokażę, co to jest. Muszę zrobić tego typu korytka. Dość dużo tego mam do zrobienia. Tutaj jest mniej więcej 26 cm, znaczy nie mniej więcej, 26 cm, wysokie na jakieś 5 i mam tego naprawdę bardzo, bardzo dużo metrów. Dlatego muszę moją klejonkę robić jak najbardziej sprawnie, żeby po prostu nie tracić czas. A jak wygląda efekt mojego strugania, mojego cięcia? Zobaczcie sami, to jeszcze nie jest sklejone, ale widać, jak ładnie wszystko się poschodziło. Oczywiście na końcach są jakieś nierówności, tak musiało być. Nie ma z tym problemu, bo oczywiście ominąłem cały proces strugania, ale w ogóle się tym nie przejmuję, z tego względu, że jeśli decha jest jedna wygięta w taki banan, a druga jest wygięta w taki banan, to po prostu robiąc klejonki daję je na przemiennie, przez co te siły, które są w deskach, się niwelują. A żebyście nie powiedzieli, że ścisnąłem z całej siły i dlatego jest to ładnie dopasowane, wciągam teraz ścisk i zobaczcie, to nie jest klejone, a wszystko ładnie pasuje. Rozkręcę jeszcze ten, żebyście zobaczyli, że, o, widzicie, to wszystko jest jeszcze niesklejone. Będę oczywiście w tym momencie dobierał to kolorystycznie, również na szerokości, tak żeby uzyskać klejonki takie, jak mnie interesują, czyli szerokie, no mniej więcej na 24 do 26 cm.
Po wyciągnięciu klejonki ze ścisku wystarczy tylko i wyłącznie raz przejechać tą stroną, nazwijmy to ładniejszą, przez wyrówniarkę, następnie przezbroić maszynę na grubościówkę i później już tylko od spodu i jeszcze raz delikatnie od góry przejechać na grubościówce i to będzie wszystko. Także ja się w tym momencie za to zabieram, a za chwileczkę pokażę Wam efekt mojej całodziennej pracy. Blaty, jak widać, wyszły równiutkie, także nie ma się o co doczepić. Już Wam pokazuję, co udało się za cały jeden dzień zrobić. Czyli tak, tutaj mamy 4 sztuki. 2, 3 i tutaj 4. Kolejne. 1, 2, 3, 4. A tu już wyższa szkoła. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj są 2,5-metrowe. Więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak za jeden dzień jedna osoba, wydaje mi się, że wynik aż nadto zadowalający. I oczywiście nie ma nic za darmo, ja jestem już całkowicie wykończony, także chciałem zrobić Wam jeszcze tylko takie krótkie podsumowanie. Zatem dzisiaj dowiedzieliście się, że tak naprawdę nie trzeba strugać desek, tylko wystarczy włożyć je w grubościówkę. Później dowiedzieliście się, że tak naprawdę nie trzeba wyprowadzać krawędzi też na wyrówniarce, bo może to zrobić piła. No i dowiedzieliście się, że można ciąć wzdłuż tarczą do cięcia w poprzek. Nawet nie chcę Wam mówić takich głupot, żebyście już przestali korzystać z wyrówniarki i każdą klejonkę robili tak, jak Wam pokazałem. Tutaj chodzi zupełnie o co innego, że jeśli stajecie przed jakimś ciężkim zadaniem, musicie na przykład coś zrobić bardzo szybko, nie macie czasu, to czasem warto sobie siąść, zastanowić się, jak tą samą pracę można wykonać w sposób taki niekonwencjonalny, używając troszeczkę innych metod niż tradycyjne. Ważny jest cel i ważny jest efekt, który dostaniecie na sam koniec. Jeśli ten efekt będzie zadowalający, jeśli będziecie sami z tego szczęśliwi, będzie Wam się to podobało, to jest ok. A jaką metodę obierzecie? Kogo to tak naprawdę interesuje? Ważne, żeby Wam to frajdę sprawiało i żeby wyszło tak, jak ma wyjść. Czyli bardzo dobrze, tak jak zawsze. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca. Jeśli Wam się podobało, koniecznie zostawcie komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. I widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!